Arcymistrz Richard Rapport z Węgier, mega interesujący zawodnik, aktualnie top 12 na świecie. Bardzo Was zachęcam, żeby śledzić jego partię, ponieważ wydaje mi się, że możemy go nazwać takim talem 2021 roku. Z pewnością jest to mega kreatywny zawodnik, który no sypie genialnymi posunięciami jak z rękawa. Praktycznie co partie dzieją się u niego mega, mega interesujące rzeczy. Mecz. I tutaj przedstawię Wam kilka przykładów z niedawno rozegranego meczu Raport Sarana w Speed Championship, który w całości też komentowałem na żywo. Polecam Wam obejrzeć, jeżeli ktoś nie widział, bo naprawdę dużo się działo. Więc w tej pozycji czarnymi właśnie gra Richard Rapport, to jest jego nick z czeskoma. I tutaj zostało zagrane takie skoczek kefir. Już widać tutaj pewną złośliwość, mianowicie grozi. Skoczek bije edge. 3, Hetman bije E3, no i później goniec D4 ze związaniem, więc najprawdopodobniej biały już powinien się tutaj rozstać z tym gońcem, no i ewakuować króla. I to rzeczywiście nastąpiło. Król został schowany, teraz już tych przeciągów nie ma, ale jest tu już pewien zysk, ponieważ pozycja dosyć otwarta, pozycja dosyć otwarta, a raport zgarnął parę gońców. No i teraz może się jeszcze bardziej rozkręcić. Goniec D4. Goniec się aktywizuje, wygania Hetmana. Hetman odszedł z szachem z atakiem na króla, ale król czarnego całkowicie bezpiecznie stoi teraz na H8, są mega fajne możliwości ataku po linii G. Wieża G8, Hetman G5 itd. itd. W partii wieża B3. Tutaj było takie związanie, więc ta wieża odeszła, żeby skoczka na c3 bronić. No to czarny hetman e7. Wieża g8 było tutaj znacznie lepszym, logiczniejszym posunięciem, ale okej, okay, hetman e7 też ma sens. Ten hetman jest podciągany bliżej akcji, no ale biały się tutaj delikatnie zaktywizował zostało zagrane d6. No i hetman odchodzi znowu w taki złośliwy sposób. Zerka tutaj na pionka c4. Ale skoczek się zaktywizował. Czarny nie odpuszcza. Wieża f8, żeby tutaj po linii f dalej oczywiście stwarzać presję na skrzydle królewskim i tutaj biały się połasił na pionka, zgardł na b6, co jest przesadzone, ponieważ teraz osłabił pierwszą linię. No i tu się zaczynają fajerwerki. Wieża bije 1 goniec bije 1 wieża F8. To dosyć logiczne, prawda? Ta wieża nic nie robiła, pożytek z niej był żaden, a teraz ciągle tutaj na punkt F1 zerka, oczywiście widać te motywy matowe. I co robi tutaj raport? Hetman G4, no prześliczne posunięcie, tym bardziej nie, trzeba mieć na uwadze, że to była partia z dodawaną jedną sekundą, więc tutaj na zegarze zawodnicy mieli już bardzo, bardzo mało czasu. I teraz o co chodzi? Hetman zbi goniec zbić nie może. No bo wchodzi wieża F1 mat, wiadoma kwestia. No ale Hetman też zbić nie może, ponieważ wtedy wchodzi goniec bije G4, wisi goniec, no i zbić nie można po znowu mat. Czyli ten Hetman na G4 jest teraz nietykalny. I jedynym posunięciem defensywnym, które tutaj jeszcze białego ratuje, jest Hetman E1, żeby pilnować pierwszą linię. Ale teraz czarny, no już się solidnie zaktywizował, Hetman G5, e, czyli jest utrzymana ta presja na punkt G2. No oczywiście trzeba było się ewakuować, bo ten Hetman podwisał. E, plus też. Ten Hetman tam na pole C1 się czai, żeby tę słabą pierwszą linię kiedyś być może wykorzystać. No i w partii zostało zagrane feralne wieża B7. E, oczywiście Sarin starał się tutaj po siódmej linii zaktywizować. No i teraz raport w niego wjechał wszystkimi figurami. Wieża F2 grozi oczywiście mat na G2, więc biały się broni. No i teraz brutalne E3. Kolejne genialne posunięcie. Chodzi tutaj o to, że pojawia się groźba, goniec H3. I tego pionka. Tego gońca nie będzie można wybijać. W partii nastąpiło skoczek bije E3, gdzie tutaj Hetwan po prostu zgarnął Hetwan B1. No i pozycja kompletnie wygrana, ale też zrealizowana w taki ładny sposób, elegancki. Wieża B2, wisi Hetwan, grozi też Hetwan G1. Także tutaj pozycja białemu momentalnie się posypała, no i po prostu nic nie był w stanie zrobić. Jeżeli przykładowo wieża. Wieża bije do 7, no to teraz pionek wjeżdża na E2. I nie można gońcem zbić, no bo Hetman bije G2 z matem. A też właśnie fa fajne te możliwości e, Goniec H3, e, jeżeli ten goniec się otworzy, bo tutaj pole G1 słabe, e, plus też e, po jakimś goniec H3 bicie e, motywy w stylu Hetman E5 i Hetman H2Mat, więc widać, że te gońce z Hetmanem zwierząt nawiązały tutaj elegancką współpracę, no i Sarano był e, pod ogromnymi problemami. No to zobaczmy wobec tego kolejny. Przykład. Więc mamy tutaj kolejny przykład jak raport zakręcił oponentem, mianowicie w tej pozycji nastąpiło E4. Takie niewinne. Jest ten skoczek oczywiście zaatakowany. I tutaj biały popełnił błąd. Ale wcale nie było tak prosto udowodnić, że jest to posunięcie błędne. Mianowicie w partii poszło skoczek H4, żeby pozbyć się tego gońca. I co robi tutaj raport? Skoczek bije F2. Genialne posunięcie, mega, mega ładna ofiara. Chodzi tutaj, oczywiście o to, że grozi teraz powiedzmy, że tam coś głupiego, no to grozi oczywiście Matbeniowskiego klasyka. A jeżeli wieża bije F2, no to teraz wchodzi E3 z widełkami na wieżę i na gońca. Więc w partii biały zdecydował się zbić tutaj na E3, co jest kolejnym błędem, no i pozycja mu się posypała. Można było próbować coś w stylu wieża bije F5 z ideą taką, że E bije D i C5. Z atakiem na Hetmana, ale okazuje się, że ta pozycja też jest beznadziejna dla białego, bo wchodzi skoczek, bije C5. Jak tutaj wieża wybije, to po prostu wieża odbija, i owszem, jest tutaj figura straty, ale figury białego są mega porozrzucane. Zero współpracy, plus ten pionek jest bardzo blisko pola przemiany. Grozi już tutaj skoczek B3 z szachem, więc król musi się chować. No i figury czarnego się tutaj rozkładają. Skręcają. Oczywiście wieża wchodzi na linię E, grozi goniec, bije C3, tam wjazd na E1, także tutaj dalej ogromna, ogromna przewaga czarnego. Więc w partii poszło takie desperackie: goniec bije E3, no ale tutaj mamy Hetman bije E3, no i znowu to związanie jest wysoce problematyczne. Więc biały tak z brakulaku zgarnął na A6, bo jego pozycja i tak była tragiczna. No i tutaj Znowu takie do znalezienia, nie jest to coś jakiegoś wysoce skomplikowanego, ale takie eleganckie wykończenie tej partii. Hetman bije F2, król bije F2 i koniec C8. No, i teraz Hetman zostaje zgarnięty. Czarny wyszedł tutaj z jakością przewagi, którą bezproblemowo zrealizował. Widać, że raport nawet w tych końcówkach gra z pełną agresją. Grozi G4, wykorzystujące związanie. H3, no to H5, król odszedł. No i tutaj po D5 już pozycja białego się posypała. No i w tym momencie biały postanowił zrezygnować. Także raport to jest właśnie ten zawodnik, który. Czuje, jak te figury współpracują, i jak tylko w pozycji pojawiają się jakieś taktyczne możliwości, no to często lubi właśnie poświęcić, i tak właśnie w stylu tala, ponieważ w wielu przypadkach te, te poświęcenia nie są tak do końca poprawne, ale są na tyle. Trudne do przeliczenia, no że przeciwnik się po prostu gubi, no i wtedy raport wygrywa. Więc zobaczmy kolejny przykład. Nie chcę, żebyście odebrali wrażenie, że ten arcymistrz Sarana to jest jakiś leszczyk i tutaj raport go klepał jak chciał. Sarana też jest mega, mega silnym zawodnikiem, chociaż 100 oczek niżej niż raport, ponieważ jest to arcymistrz zaledwie 2660 i ma znacznie spokojniejszy styl gry. Choć też, kiedy się pojawi okazja, to potrafi, to potrafi przeciwnikowi przywalić. I tutaj jest właśnie jeden z takich przykładów, gdzie tutaj raport popełnił błąd grając goniec d7. Chciał się po prostu pozbyć tego skoczka, licząc na to, że punkt g7 jest broniony, broniony przez skoczka e8, więc tutaj żadnych problemów nie będzie, ale hmm, Sarana znalazła naprawdę coś przepięknego. Skoczek bije G7, czyli przybija się właśnie w tym e, dobrze brojonym punkcie, skoczek bije i tutaj tak na pierwszy rzut oka no nie widać, co tutaj ma być niby specjalnego? A tu się okazuje, że zabójcze jest genialne posunięcie wieża bije F6. Okazuje się teraz, że goniec będzie atakował punkt G7, i czarny nie ma sposobu, żeby jakoś ten punkt G7 obronić. Naprawdę, okazuje się, że te wszystkie figury są na drugiej stronie szachownicy i żadna figura nie jest w stanie tutaj przyjść z pomocą czarnemu królowi. Między innymi goniec F8. Nic tutaj nie daje ze względu na wieża, bije f8. Tutaj Hetman wjeżdża. No i myślę, że tak optycznie nawet widać, że ten król przeciwnika jest bardzo osłabiony. No i tutaj momentalnie się to kończy matem: skoczek, skoczek D5. Więc w partii poszło wieża f8, no i tutaj grzeczne wieża f3. I nie ma jak tego skoczka zabezpieczyć. Poszło wieża bije f7, Hetman bije g7. No, i tutaj król na środku szachownicy musi za chwilę zostać zamatowany, no i w tym momencie raport zdecydował się poddać. Także, tak jak widzicie, arcymistrzowie potrafią wynajdywać tego typu kosmiczne opcje, ale jakoś tak jest, że niektórzy arcymistrzowie mają bardziej agresywny styl, no i przez to ci częściej w ich partiach się tego typu możliwości zdarzają. I teraz jeszcze koniecznie muszę Wam zaprezentować decydujące starcie tego meczu. Ten mecz był ekstremalnie wyrównany, i kiedy skończyła się sekcja 5 plus 1, 3 plus 1, 1 plus 1, no to wynik był remisowy, no i panowie grali dogrywkę. Po dwóch partiach dogrywki dalej wynik był remisowy, a w kolejnej partii raport wygrał i to jest ostatnia partia dogrywki, w której raportowi wystarczał remis. I co robią zawodnicy, którym wystarcza remis, kiedy mają biały? No, zazwyczaj ustawiają jakąś suchą, mega spokojną pozycję, byliby tylko nie ryzykować, no i wyremisować, no i co za tym idzie, wygrać mecz. A co robi tutaj raport? Zobacz, w partii poszło B6, skoczek C3, goniec B7, więc tutaj póki co nic niezwykłego. Jedna i druga strona rozwija swoje figury. Goniec D3, C5. I co robi raport? Oświęca od razu tutaj pionka. No i oponent postanowił przyjąć tę ofiarę. Powybijano do spodu i roszadka, czyli Biały tutaj stwierdza: Ja ci dam tego pionka, ale centrum się otworzyło, a ty jeszcze tutaj roszady nie zrobiłeś. Więc w ten sposób podchodzi tutaj sobie sprytnie do tematu. I co się wydarzyło dalej? Czarny zdecydował się zagrać goniec e7, czyli wiadomo, typowe podejście, no chce zroszować swojego króla. Biały wprowadza wieżę do akcji, skoczek c6, no i tutaj trzeba uderzyć. Goniec g5, wykorzystując związanie tego gońca. No więc czarny h6... A to jeszcze Hetman teraz wjechał tutaj do akcji. No i czarny popełnił kluczowy błąd. Skoczek D4, gdzie po C3 musiał się grzecznie cofnąć. Skoczek E6 jest oczywiście niemożliwe, no bo wchodzi mat. Więc tutaj musiał się wycofać. No i koniec F4. Kolejna figura wkracza do akcji z presją na punkt E7. Co ciekawe. No więc czarny tutaj zrobił roszadę i raport. Bez wielkiego zastanowienia. Skoczek H7, goniec tutaj E6 w partii, czyli czarny już chce tutaj oddać tę jakość, byleby pozbyć się tych aktywnych figur białego. No i tutaj przepiękne wykończenie tego meczu. Goniec bije H6. Super ofiara. Chodzi tutaj o to, że jeżeli czarny zdecyduje się zbić, no to wtedy jego król jest bardzo osłabiony i wkracza wieża E3, wieża G3 z dużymi. Problemami po stronie czarnego. No jest on goły i z całą pewnością niewesoły. Więc w partii zostało zagrane G6, czyli desperacko czarny stara się tutaj zamknąć pozycję. Więc co robi raport? Goni zbije G6. Kolejne genialne posunięcie. Byleby tylko tego króla osłabić. W partii wieża E8. No i tutaj po wieża bije E6. Sara na zdecydował się poddać. Chodzi o to, że wchodzi szach. szach. No i po prostu mat. I w ten sposób jest tutaj pozamiatany. Także niesamowite wykończenie tego meczu, mega elegancka partia. Naprawdę w całym meczu dużo się działo, a raport to jest zawodnik, który genialnymi posunięciami to sypie po prostu jak z rękawa. Także niesamowity zawodnik i polecam śledzić jego partii. Także cóż, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję i widzimy się w kolejnych produkcjach. Także dzięki za uwagę i pa pa!